chcesz? Tylko myszy tak wcześnie jedzą. Coś tam na was gra. Pokaż. Dzień 174. Nie chcieć niczego innego i odczuwać wielką zgodność z tym, co się ma. Czy starczy tego na szczęśliwość? To by znaczyło, że szczęśliwość jest rośnięta z niechce, a nie z chce. A przecież wciąż czegoś chcę, nawet i dzisiaj. Chcę w tą wielką zgodność zapadać się coraz głębiej, nawet więcej chcę się w niej zaprzepaszczać, ale nie zaprzepaścić się. Podyktuję ci coś. Zapisz to sobie. Koniecznie zapisz. Panienka chora na umyśle. Lepiej, aby się nie wiązała. Wcale i z nikim. No, pisz. Przestań. Nie wmawiaj sobie. Bo tylko wdzięczysz się z tym swoim chorowaniem, zamiast zachorować naprawdę. Choroby nawet z daleka nie powąchałaś, tylko ci ją wmówili. Łatwo ci ją wmówili, łatwo. Tak, wmówili, wmówili. Śpij już lepiej do wieczora. Właśnie! Sen na wariactwo najlepszy! Pójdziesz przez Łąkę czy skrótem? Przez Łąkę, a co? Kiedyś widziałam tam maki. Od tego czasu dawno już przekwitły. Właśnie. Powinny już być makówki. Przynieś mi kilka. Muszę wygotować trochę maku. Po co? Nie mogę spać. Ty? Tak. Wcale nie śpię. Śnię tylko wciąż. Majacze. Wspominam tamto. Anno, po co to? Po co wracać do tego, to męczące? Ja nie wracam, to samo wraca. Czai się, wydziera się, tylko oczy zamknę. Nie mogę tego zapomnieć. Tyle razy ci tłumaczyłem, to tylko urojenia, a ty mówisz o tym, jakby to była rzeczywistość. Wiesz dobrze, że to nie urojenia. Matka naprawdę umarła, rodząc mnie. I naprawdę była obłąkana. Tak, ale ty tego nie mogłaś widzieć. To tylko twoja wyobraźnia. Stworzyłaś sobie obraz tego z opowiadań ojca, z domysłów, czy ja wiem z czego. Nie wmawiaj sobie, że to widziałeś. Naprawdę widziałam. Musiałam widzieć. Zbyt wiele szczegółów wbiło mi się w pamięć. Zbyt wyraźnie wraca to do mnie w snach. Jeżeli trzeba żywić się przez matkę i przez matkę oddychać, to może i widzieć można. Chcesz wracać? Będziesz miała swego lekarza zawsze blisko. Może to ten dom wpędza cię. Jak chcesz.
Hanno. Hanno! Anno, stało się coś? Nie słyszysz mnie? Nie masz siły odpowiedzieć?
Anno, Anno. Żyjesz, Anno. Thank you.